Dzień dobry, nazywam się Piotr Dzigowski, jestem urologiem, andrologiem. Urologia jest dziedziną chirurgii, która zajmuje się metodami zabiegowymi leczenia narządów płciowych, w tym jąder i najjątrz. Wielu pacjentów zgłasza się z pytaniem o wazektomię. Wazektomia jest zabiegiem, który polega na uniedrożnieniu nasieniowodów. Zabieg ten wykonujemy po to, żeby trwale pozbawić możliwości płodzenia dzieci. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, trwa około 30 minut i nie wiąże się z jakimś większym ryzykiem okołooperacyjnym. Zabiegi w naszej klinice przeprowadzane są w trybie absolutnie ambulatoryjnym. Pacjent przychodzi i w ciągu godziny może wracać do domu. Zabieg wykonywany jest metodą minimalnie inwazyjną. Polega to na tym, że przednią ścianę moszny rozpreparowujemy specjalnymi kleszczykami i przez tą ranę docieramy do nasieniowodów, które są w odpowiedni sposób zamykane i przecinane. Tak przecinany jest zarówno lewy, jak i prawy nasieniowód. Po zabiegu pozostaje niewielka ranka długości 3 do 5 mm, która zazwyczaj nie wymaga specjalnego zaopatrzenia. Wystarczy zwykły opatrunek. Po zabiegu nie ma konieczności utrzymywania jakichś specjalnych zaleceń. Wystarczy zwykła higiena, codzienny prysznic i codzienna zmiana opatrunku. Po zabiegu zwykle nie ma istotnych dolegliwości bólowych. Zazwyczaj wystarczają proste leki przeciwbólowe typu paracetamol czy ibuprofen. W ciągu 2-3 dni dolegliwości bólowe ustępują. W ciągu tygodnia pacjenci wracają do pełnej sprawności sprzed zabiegu, w tym do pełnej sprawności seksualnej. Zabieg wazektomii oczywiście jest zabiegiem odwracalnym. Można wykonać procedurę odwrócenia wazektomii, czy też wykonania wazo-wazoanastomozy, bo tak się to technicznie nazywa. Natomiast pamiętać należy, że przywrócenie drożności nasieniowodów nie do końca oznacza przywrócenia pełnej płodności. Dlatego zabieg wazektomii polecamy mężczyznom, którzy mają dzieci i mają ustabilizowaną sytuację rodzinną i nie chcą po prostu mieć więcej dzieci.